Mega dziwnie się czuję z tym, że jest 15 września, a ja nie gadam z wami o rolniku, tylko o ślubie od pierwszego wejrzenia, ale spokojnie, już w poniedziałek czeka nas podsumowanie pierwszego odcinka 8 sezonu. Obsadę znamy, wiemy u kogo padł rekord listów wszystkich edycji. By the way, wiedzieliśmy to już w kwietniu, zanim znaliśmy obsadę, że ten rekord pęknie. Ale dobra, bez spoilerów. Dzisiaj trzeci odcinek szóstej serii Ślubu od pierwszego wejrzenia, a w nim przygotowania do ślubu włącznie z podjazdem na ślub. Zaczynamy też poznawać lepiej bohaterów tej edycji, a wiadomo, że im dalej w las, tym więcej wilków, także robi się ciekawie. W trzecim odcinku skupiono się na trzech pannach młodych i ich przygotowaniach do ślubów, które odbyły się tym razem późną zimą i wczesną wiosną, co generalnie pokryło się z emisją piątego sezonu, który oglądaliśmy wspólnie. I tak oto Kasia z Dąbrowy Górniczej na mierzenie sukien ślubnych zabrała mamę i swoją świadkową. Kasia na wstępie zaznaczyła, że uwielbia zakupy i aż jej nogi przebierały na myśl o tych wszystkich błyszczących sukienkach, które będzie przymierzać. Z ciekawostek dowiedzieliśmy się, że panny młode zazwyczaj mierzą po 2-3 suknie ślubne, z których wybierają jedną. Kasia postanowiła przymierzyć ich 13. Czy 13 okaże się jej szczęśliwą liczbą? Dowiedzieliśmy się też, że niespełna rok wcześniej w tym samym salonie Kasia przymierzała niektóre z tych samych sukienek, szukając kreacji na swój ślub, który miał zwieńczyć 7-letni związek, w którym była. Co ciekawe, przygotowania były całkiem daleko posunięte, bo były już obrączki, data i zaproszenia, które tylko czekały na wysłanie. Związek zakończył się jednak jeszcze przed ślubem. Wygląda więc na to, że Kasia faktycznie była gotowa na ślub, tylko pan młody się zmieni. Nie wiadomo, czy to desperacka próba odzyskania godności po zdradzie narzeczonego, zrobienia mu na złość, czy ostatnia deska ratunku w staraniach się założenia rodziny. Jednak zarówno Kasia, jak i jej świadkowa twierdziły zgodnie, że tym razem było inaczej, że Kasia była pewna i spokojna, z jej twarzy nie schodził uśmiech, a wokół widać było błysk. Poprzednio podobno trawiły ją wątpliwości i pytania bez odpowiedzi. Wychodzi na to, że czasem lepiej nie wiedzieć, z kim chce się spędzić resztę życia, bo wtedy zostaje jeszcze te kilka lat razem, żeby się przekonać. Okazuje się, że Kasia w tej kwestii ma większe zaufanie do ekspertów niż do siebie samej i faktycznie wierzy, że ci wybrali jej fajnego męża. W większości przygotowań poza wyborem sukni towarzyszyła jej personalna asystentka w osobie jej siostrzenicy, która w sumie wygląda jak jej córka. Kasia nie mogła doczekać się poznania przyszłego męża, stwierdzając, że nie zakłada w ogóle, że to małżeństwo mogłoby się nie udać. Kiedy jej świadkowa zapewniła przez telefon, że ma nadzieję, że nie będzie gruby i rudy, Kasia zapewniła, że to nie ma znaczenia, ważne, żeby miał dobre serce. Stwierdziła, że nawet jeśli będzie niemową, to ona otworzy go na życie. Ogólnie tutaj mam wrażenie, że kogokolwiek by z tych trzech gości nie dostała, to będzie starała się go poznać i udowodnić, że jest dla niej stworzony i zrobić wszystko, żeby to małżeństwo się udało. Tak wiecie, aż do przesady. Kasia postanowiła też mieć w głowie kwiatki, a wiecie, jak to się mówi, kto ma w głowie kwiatka? Jej akurat chodziło o wianek, ale wiadomo, szczęśliwym trafem dla niej miejsce ślubu jest tylko pół godziny drogi od jej miasta, także mogła jechać ze swojej chaty. Stres dopadł ją więc dopiero w drodze. Ogólnie w tym sezonie śluby odbywają się na zamku w Ogrodzieńcu, także na bogato. Stare zimne mury do tego zimą i te suknie ślubne bez pleców na ramionczkach to faktycznie idealne połączenie, ale chociaż sceneria ładna. Druga uczestniczka, Julia, której Chorzewska w zeszłym odcinku jak prawdziwa dama kazała dać szansę wybranemu przez nich kolesiowi, to jej słowa jakby co, postanowiła, że zmieni przed ślubem wszystko i tak oto przyprowadziła się z powrotem z Warszawy do swojego rodzinnego Ciechanowa i przefarbowała swoje ładne naturalne blond włosy nadający po oczach biały kolor. Nie wiem dlaczego uznała, że będąc tlenioną blondyną bardziej spodoba się mężowi,
Ciekawe, co by na to antropolog powiedział, który już snuł w marzeniach wspólną wizję przyszłości z Julią. Przeprowadzka spowodowana była natomiast tym, że im w stresie przedślubnym pomagali Julii tata i jego niewiele starsza od niej narzeczona Monika. Okazało się też, że reakcja mamy Julii z poprzedniego odcinka na wieść o absurdalnym ślubie córki wcale jej nie przeszła i ich relacje znacząco się ochłodziły. Chyba do tego stopnia, że mama nie tylko nie wspierała córki w przygotowaniach do ślubu, ale Julia chyba nawet nie zamierzała oczekiwać jej obecności w ogrodzieńcu. Całe szczęście tata i narzeczona wspierali Julię i cieszyli się jej szczęściem. Narzeczona jej ojca nawet czesała ją na ślub, niestety doprowadzając Julię do płaczu, bo Loki był zbyt bardzo pokręcony. A przecież Julia musiała wyglądać idealnie. Od płaczu powstrzymywały ją jedynie zapewniania makijażystki, że nie zepsuje jej się make-up. Okazuje się, że Julia stresowała się najbardziej jadąc w dniu ślubu na tabletkach przeciwbólowych. Ale ja się jej wcale nie dziwię, też bym sobie łyknęła ze 3 tramadola, żeby iść tam na fazie, bo na trzeźwo to nikt normalny by tego nie dźwignął, zwłaszcza jak ci się trafi gość od bryża, który wygląda na starszego od twojego taty. Serio, ja nie wiem, czy eksperci to wzięli pod uwagę, ale ta dziewczyna dostanie zawału jak tamtego brydżystę zobaczy. To już będzie zakrawać na próbę zamachu na jej życie ze strony ekspertów. Ja rozumiem, że ona ma finalnie skończyć z antropologiem, ale żeby ją na taki stres narażać. Ona jadąc do tego ślubu miała chyba atak paniki, widać, że oddychać nie mogła. I nawet tacie, który zasypywał ją komplementami i próbował żartami rozładować napięcie, kazała się zamknąć. Z ostatniej z panien młodych Anety zaczęło za to wychodzić szydło z worka, kiedy zabrała mamę i siostrę albo koleżankę. Szczerze nie rozpoznałam w maseczkach, zaznaczając jej przed wyjściem, że nie zamierza przymierzać tego, co jej się będzie podobało i ma gdzieś jej zdanie, bo i tak sama wybierze. To po co ją w ogóle brała? Mama zaś wyznała, że jej córka jest tak wybredna, że nie zastanawiała się tylko, do czego się na tych przymiarkach posunie. Zresztą ich wymiana zdań w salonie była dość ostra. Już ciekawi jesteśmy, kto będzie miał przyjemność dochodzić do tych wszystkich związkowych kompromisów z Anetą. Jeśli na przykład trafiłby jej się pan Złota Rączka określany przez Chorzewską i swoją siostrę mianem Upartego, mogłoby być ciekawie. Niestety na zwiastunie widać było granatowy albo szary garnitur pana młodego stojącego obok, więc pewnie spełni się scenariusz z reperem, ewentualnie zafundują jej Tomasza. Mama Anety, znając swoją córkę, powiedziała, że wiedziała, że wybierze pierwszą odrzuconą suknię i tak się właśnie stało, mimo jej własnych zapewnień, że absolutnie. Czasem mamy znają nas lepiej niż my sami. Aneta przed ślubem odwiedziła jeszcze tatę na cmentarzu i wyznała, że to pierwsze miejsce, w które planuje zabrać przyszłego męża. Chociaż podczas przygotowań zapewniała, że wciąż czeka na stres i chciałaby już coś poczuć, to jej mama znowu wiedziała lepiej i powiedziała, że kłamie i się stresuje. Za to na drogę do zamku wzięła sobie 300 krzyżówek panoramicznych, co akurat jest spoko, bo zamiast płakać i lamentować dojeżdżając pod zamek, będzie już znała hasło. Na przykład hasło do ucieczki, jak pan młody jej nie pyknie. Niestety rozwiązywanie krzyżówek szło jej marnie, więc siostra musiała wymyślić własne hasło brzmiące "Gdzie jest Nelly?", które miało oznaczać, że ma nie podpisywać aktu ślubnego, jakby jej się miał trafić na przykład Tomasz. W sumie jego dźwignąć mogła tylko Kasia, ale rokowania są takie, że to jej trafi się pan Złota Rączka. Także jest szansa, że to będzie pierwszy ślub TVN-u, którego panna młoda nie przeżyje i tutaj mowa o Julii. Mam nadzieję, że ojciec przejrzał już plan zamku i miał przygotowany plan ucieczki, bo jak nie może zrobić się grząsko. Jak myślicie, czy faktycznie eksperci sparują Julię z Tomaszem, Kasię z Pawłem, a Anetę z Robertem? Dajcie znać w komentarzach. Obiecuję, że od przyszłego tygodnia, a może nawet od jutra, wracamy do jednego filmu dziennie, także szykujcie się na nasze codzienne spotkania. A tymczasem do zobaczenia.